jakim wieku najlepiej przechodzić na emeryturę? Im młodziej, tym lepiej. O kurczę. Ale zdarza się, że niektórzy nie chcą, że już mają wysłużone lata. Ja myślę, że tak jak było, to było dobre. No 67 lat to ludzie nawet nie dożywają. Znam wiele osób, które nie zdążyły pobrać nawet emerytury, tak? Jeden miesiąc i do końca życia zasuwają. A przede wszystkim teraz ludzie chorują. Nasze pokolenie jest słabym pokoleniem. Ludzie 50-letni to już ciśnienie, tak, cukrzyca, serce i 67 lat to jest moim zdaniem za długo stanowczo. 65? To też jest. To taki wiek, który pani właśnie wypadała. Tak jak przedtem było. Uważam, że to było dobre. W wieku? Tak. No 65 lat. Tak jak było. Do tej pory. A co pan sądzi o tym, że często osoby, które mają już uprawnienia emerytalne, jeszcze chcą swoje stanowisko pełnić? Czy raczej powinni być grzecznie poproszeni? Tak, właśnie. Poproszeni powinni być grzecznie, odejść, odrobili swoje, powinni młodym ustąpić, a nie zajmować etaty i blokować to wszystko. Tak nie może być. Powinno być, do swoich lat dopracował, powinien odejść na emeryturę i ustąpić z miejsca młodszemu. Swoje wypracował. A jeśli jest taki fachowiec, no nie do zastąpienia? A nie, nie ma ludzi nie do zastąpienia, proszę pana, nie ma ludzi nie do zastąpienia. Wszystko z biegiem czasu i ten zwykły człowiek się przyuczy i będzie umiał to samo jak ten, co i robił. Uważamy, że jeżeli ktoś się czuje dobrze na siłach, to powinien mieć możliwość, żeby jak najdłużej pracować, a jeżeli ktoś, komuś jest się, czy zdrowie nie pozwala, czy jakaś tam sytuacja rodzinna, czy finansowa, to... Faktycznie. I też uzależnione od stażu pracy powinno to być. Dużo na przykład po 40 latach pracy. Tak myślę. A ta granica 67? To znaczy, no ona jest sztuczna bardzo. Zależy jakie jest stanowisko. Zależy człowiek na jakim stanowisku pracuje, prawda? I zależy na jaką funkcję pełni. No i jaki stan zdrowia jest po prostu, czy pozwala. Jeżeli tak, stanowisko lżejsze, bo wiadomo, człowiek fizycznie pracujący nie da rady tyle pracować, prawda? Jest ciężko do 60. Ja prawie 62, a teraz ile tu pracować, to ciężko. Człowiek nie ma siły. No ja 61 lat w wieku sąsiadki, niestety już nie mam siły chodzić. Ale niektórzy nie chcą ustąpić ze stanowiska. Na takich wysokich, kierowniczych, urzędniczych mają już uprawnienia, blokują miejsce. No niestety i tak jest, ale widzi pani, a młodzi ludzie nie mają pracy, a starsi... Czyli co z takimi osobami wtedy? Grzecznie poprosić, żeby jednak... Opuścili miejsca na młodych, niestety. Ja dlatego nie dziwię się, że ktoś wyjeżdża za granicę, no bo tam mają pracę. Na młodzież, że nigdy to nie utrzymamy, bo oni pracy nie mają u nas. Nie ma, nie, żeby była praca, by siedzieli u nas tu. A ja tak co, starzy siedzą i co tam? Ja na przykład teraz mam emeryturę, to i trochę pracy się dorobię, tylko nie powiem gdzie, ale zawsze tego. Ale jak byłam, nie tego. Nie było pracy, nie było pracy, niestety. W wieku najlepiej przejść na emeryturę? O, pewnie jak najwcześniejszym. Ja planuję tak w wieku 55 lat. To dla co mnie pan będzie robił na emeryturze? Już plany pan snuje? Będę podróżował. Będę wydawał pieniądze, które zarobię teraz. A co pan sądzi o tym, że niektórzy nie chcą odejść na emeryturę, chociaż mają już uprawnienia, no i to ten swój stołek tak bardzo ukochali? Ja myślę, że to jest kwestia też mnie finansowa, tak? Że chcą sobie więcej dorobić, tak? I w tej chwili nie mogą sobie pozwolić na jakieś, prawda, lepsze życie, tak? Na wyjazdy, na funkcjonowanie, tak? I pewnie chcą pracować dalej. Tak myślę.